Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Króliczka, a to jest alternatywna rzeczywistość, co by było, gdyby Zajączek spełniał obietnice odnośnie nagrywania obiecanych serii, które obiecał widzom i spełniał obietnice i nie bez powodu podkreślał słowo obietnice, bo kiedyś obiecałem, w sumie jakiś czas temu, że jak wbijemy próg subskrypcji na Twitchu, a wbiliśmy tam jakiś magiczny próg subskrypcji na Twitchu, to Zajączek zrobi kontynuację Bebiciego na The New Orderze Włochami, zwłaszcza, że Bebiciego na The New Orderze nie ma, bo jest już taki rok, że Bebiciego nie ma, już Thousand Rise byłby bardziej odpowiedni, bo jest tam Bebici, ale uparliście się na The New Ordera, więc zagramy na tego The New Ordera, o którego nie mam bladego pojęcia, bo nigdy w niego nie grałem, interfejs z paskudy jest gigantycznie dużo mechanik, których nikt nie ogarnie, nikomu nie potrzebuje i wszystko jest jakieś pogmatwane, ale zagramy sobie Bebicim na Włoszech, gdzie nie ma Bebiciego i zrobimy kontynuację od Bebiciego do Bebiciego do Bebiciego. No bo wam obiecałem, także... Aha, chciałem jeszcze zaznaczyć tak. Łapki w górę. Soczyste komentarze pod komentarzami i odcinkiem. Na Discordzika zapraszam, na Twitcha zapraszam followa zostawić, na Patronite'a zostawiam 5 zł zadaniczkowi na kajzerkę zostawić, ale przede wszystkim zapraszam na drugi kanał YouTube'owy, gdzie chyba prawdopodobnie rozpoczęła się już seria z CK Trójeczki, więc polecam bardzo serdecznie. A tymczasem możemy przejść do czegoś, o czego ja mam pojęcia. 62 rok, The New Order. O, Ciesiady. Adi jeszcze żyje, a Bebiciego nie ma. No bo nie ma Bebiciego, bo jest Galezano Ciano, czy jak komu tam, to jest... To był minister spraw zagranicznych włoski w czasie II wojny światowej, w ogóle w czasów rządów Bebiciego. On był chyba kuzynem czy czymś tam Bebiciego, to była wszystko rodzina. I on w Polsce był wiele razy. Także... No w sumie minister nazywał spraw zagranicznych. I my gramy tymi Włochami, ja mam bladego pojęcia, jest 62 rok. Natomiast to, co mi się podoba, no wejdźmy na te Włochy. To, co mi się podoba, tutaj chyba nic nie powinniśmy zmieniać. Defcon 3 to jest po prostu normalny poziom trudności, więc zagramy na tym Defconie 3. I zrobimy sobie odcinek wprowadzający. Nie dlatego, że Zając lubi robić odcinki wprowadzające, tak jak kiedyś za dawnych czasów się robiło odcinki wprowadzające, gdzie nawet nie odpauzowałeś giereczki, tylko sobie gadałeś. Tylko zrobimy odcinek wprowadzający, bo Zając nie ma bladego pojęcia, jak w to grać. Mogłem się przygotować, ale Zając jest przede wszystkim jest też leniwą bulwą, którą trzeba zmuszać i mobilizować, i najlepszym przyjacielem Zająca jest odpowiedź, że jutro się zrobi. Także nagrywam to dość późno, żeby było na następny dzień. Krótka, a nawet długa historia Włoch. W skrócie, było dobrze, teraz jest fatalnie, brak nam Mussoliniego i stoimy na rozdrożu, jeżeli chodzi o przyszłość naszego wielkiego imperium. Ale to, na czym chciałbym się skupić, to nie jest to, jak wygląda Europa. To nie jest to, że ktoś padł na pomysł Alantropy, tak się ta nazywała, ta zapora na Gibraltarzu. O, tutaj proszę, jest bardzo piękna zapora, która spowodowała, że Morze Śródziemne wygląda jak Morze Śródziemne. Tylko to, co jest najbardziej lorowe. Pamiętacie serię Bebiciego na Total Warzu? Pamiętacie serię Bebiciego na Total Warzu? Pamiętacie, gdzie były najcięższe boje? Nie zdobycie Aleksandrii. Nie uratowanie Niemiec, gdzie Ruscy zdobywali de facto Berlin. W ogóle mamy Germanię. Ty, to jest ten fajny pałacyk w Germanii. Jacie. Nie na Krymie, gdzie my budowaliśmy miliony fortów, pelotek i radarów, żeby utrzymać się przed puszczem Rosjan. Najbardziej podoba mi się to. Bongo Kelgijskie zostało wypalone do gołej wody. Dziura jest. Podoba mi się to bardzo. Szkoda, że nie jest pod naszym zarządem powierniczym, tylko jest jakiś Reichskomisariat Central Africa. Ale bardzo lorowo podoba mi się to, że postanowili zniszczyć raz na zawsze Bongo Kelgijskie, żeby żaden dzielny włoski żołnierz już nie musiał ginąć za jakieś kawałki, może nie pustyni, ale dżungli, gdzie nic nie ma. O. Co to w ogóle jest dżungla? Nie, ale tak poważnie, to mega fajny pomysł z tą Alantropą. Oraz tym, że te wszystkie ziemie, które miały być powiększeniem tych krajów śródziemnomorskich, zamieniły się w pustynię, gdzie nic nie ma. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. I Wenecja bez dostępu do... Gdzie jest Wenecja? Tu jest Wenecja. Wenecja bez... A, Wenecja stała się ruinami. Wenecja bez dostępu do morza. Pięknie to wygląda. Bardzo pięknie to wygląda. I patrząc na mapę, no to tak, jeżeli, bo ja tak się rozgadałem oczywiście, bo zajęcie samemu, to jest modyfikacja, gdzie Niemcy wygrały II wojnę światową, ale nie do końca w sumie. A Japońcy przede wszystkim przegrali tą II wojnę światową. W sensie, Japońcy są przegranymi? Nie, to na Thousand Week Rise'u Japońcy przegrali, nie mam bladego pojęcia, mniejsza. Nie no, nie mogli, nie no, dobra, to na, Boże, już mi się mylą, bo jest Thousand Week Rise, jest The New Order
jest The Man in High Castle, więc to wszystko się majta kręci i do niczego nie dochodzisz. Mamy swój triumviracik. Włochy są piękne, wygraliśmy. Jesteśmy zwycięzcami II wojny światowej, także powinno być świetnie, prawda? No tak średnio, prawda? Gierka ewidentnie mi pokazuje, aha, ja wam zasłaniam ekranem. To jest coś takiego, co jak kliknę, to mamy Influence of Italian Empire. Ja mam pojęcie, jak ma działać Influence of the Italian Empire. Mam nadzieję, że to będzie na zasadzie jakichś celi narodowych decyzji eventów, bo jest na Bułgarię, jest na Rumunię, jest na... National Salvation is not under, co to jest na National Salvation? Nie mam bladego pojęcia. Węgry, French State możemy wpływać. Obecnie mamy pod swoimi z rządami powierniczymi Hellenic States i Chorwację, jeżeli chodzi o nasze influency. Bo to wszystko to są... O, jaki uśmiechnięty żbiczek. To jest ten historyczny król Egiptu, Faruk. Jest nasza Etiopia, jest dzielna nasza Etiopia. I widzę, że my nawet mamy większe, nawet Turcja jest w naszej... To się chyba potem rozpada, ale nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy, póki co jest świetnie. No niestety nie ma Bebiciego. Mamy ducha narodowego odnośnie przestoju w handlu, tak w skrócie. Zmierzchu faszyzmu. Marynarka, strong marynarka. Właśnie, czy my posiadamy jakieś lotnisko? Mamy 6 lotniskowców! Jacie, Bebici to tam normalnie po Koloseum biega na Golasa i ten. Gania króliki i zające od norki do norki. Wyobraziłem sobie takie Koloseum, Bebiciego w samej przepasce biądrowej, jak gania po Koloseum, polując na zające. To by było piękne. Open the Italian Diplomacy. Aha, to jest to samo, okej. Okay. Bo teraz tak, mamy coś takiego, co się nazywa okropny interfejs. Poważnie, ten interfejs jest okropny. Najgorzej to chyba wygląda w technologiach. To jest tak nieczytelne, tak niewyraźne. Nie wiem, kto wpadł pomysł na tego interfejsu i dlaczego i po tylu latach nie chcą go zmienić, ale to jest jeden z głównych powodów, dlaczego ja nigdy nie chciałem nagrywać The New Order, bo po prostu ciężko się na to patrzy. I kiedyś była modyfikacja, która to naprawiała. Pamiętam, że coś takiego było, ale umarło, więc no niestety. Jeżeli chodzi o decyzje, mamy jakieś decyzje i więcej wpływów. Empire Management. Mamy Imperian Elite. Ja to sobie potem poogarnię między odcinkami, ale lepiej jakbyście mi w komentarzach wytłumaczyli, bo ja jestem zbyt wielką alemą, żeby to wszystko poogarniać i doprowadzić do... Możemy jakiś program Progetto Alpha, jakieś V2 nasze wysyłać w kosmos, spoko. Etto Nazionale Indrociniendi, Influencers w Chorwacji, jakieś influency. Problem jest taki też z The New Orderem. Dlaczego ja zawsze nie chciałem tego nagrywać? O, ekonomia. Wow. He, suwaczki jak w Europce. Mamy deficyt. Mogę mniej wydawać na armię na przykład? Mniej na armię mogę wydawać? O, i mniej na flotę? O, już zarabiamy i to mi się podoba. Najlepiej jakby jakieś mądre żbiczki z czatu mi wytłumaczyły, co i jak. A, bo to daje poszczególne boosty. Healthcare, education, pension, unemployment. Administracja, stabilność, taxable population. A to daje... O, research speed. Ja cię dawaj research speed, więcej research speeda i więcej podatkesów. Dobra, no i wychodzimy na plus. Zarabiamy miliard, nie wiem jaka jest waluta. Help. Po co help, jak mam żbiczki w komentarzach? Mam nadzieję, że im pomożecie. Mamy rating kredytowy A. Dobrze, że nie A++, bo byliśmy energooszczędni. Bylibyśmy energooszczędni. Economic spear... O Jezus. Choć to jest prosta gra. Robisz cel narodowy, jedziesz dywizjami, robisz kociołek. Trade. Trade na szczęście wygląda chyba w miarę value. Aha. Okej. Okay. Production units. Czekaj, czy ty chcesz powiedzieć? The Cold War. A, jest mechanika jakiegoś Cold War'a. The world tension country is at 62%. United States, Ameryka, grozi Deutsche Nippon Tension. Hawaiian Missile Crisis. Okej. Okay. Koniec Trójprzymierza. W sensie Trójporozumienia, Trójprzymierza, tego osiowego. Kagi Accords. Kompletnie ja znam uniwersum The New Order. Nie pytajcie mnie. Nuksy. W sensie atomówki. Jest 8 nuklear submarinów, ale to ja nie wiem kto je ma. Global. Ja bym chciał Bebiciową flotę pustynię puszować, tak. Nie mam pojęcia, co nas czeka i kto jest naszym głównym przeciwnikiem. My z Rzeszą się nie lubimy, zakładam, że z naszymi sojusznikami też... Bo tu jest Franco, nie? Tu jest Zjednoczona Iberia, to kojarzę, tu jest Turcja z jakimś żbiczkiem.
I oni się zbytnio nie lubią. Co jeszcze nas czeka? Czekajcie, bo ja tutaj dobrze widziałem, że tu nie budujemy, czekaj, Naval Synthetic, Fuel Silos, planty, nuklearne reaktory, szkoły, Missiles Administrative Office, Hospital, więzienie, Military Base, wszystko coś robi, a gdzie się cywilniaczki się robi w ten sposób? A tak się robi militarki? Aha! Production units. Based on the PKB of our states balance nation 56 production units. Czekaj, to my... we need... Głowa zaczyna mnie boleć, ale to był wasz pomysł. Bo militarki normalnie się wydaje, okej. Okay. Jak chcecie, możemy w każdej chwili przerwać tą serię. Naprawdę, możemy w każdej chwili przerwać tą serię. Ten wywiad, ten interfejs, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, mam nadzieję, że damy radę. A, dobra, już jedną mechaniczkę szczaiłem. To, co tam wydawaliśmy, nasze finanse publiczne tutaj są poszczególne, dobra. No to jest akurat legitne i to ma sens, jak wydajemy. Zmniejszyliśmy security data... To są wszystko doradcy, tak? Tak. Można przywrócić niewolnictwo, ale przynajmniej dla osób skazanych. I to nie byłoby takie głupie rozwiązanie współczesności. Na razie mamy karę śmierci wprowadzoną, okej, to mi się podoba. Jeżeli chodzi o nasze drzewko, nie jest wielkie, bo zakładam, że w zależności od tego, jaką ścieżkę pójdziemy, to są jakieś dwie ścieżki, to się potem pewnie zmienia, bo zakładam, że ten Galecano Ciano, on w pewnym momencie też musi ustąpić, zwłaszcza, że mamy coś takiego jak Fading Fascism. Ej, poważnie, nie mam pojęcia, może powinienem się przygotować do tej serii. Zacznijmy od 33 wielkiego, 33 wielkiego konsila zebrania. Jeżeli chodzi o tą najwyższą radę faszystowską, może... Aha, to jest skończone. Okej, okay, możemy teraz Forza, Sicurezo i co my chcemy wybrać? Z tego, co mi się wydaje, na mój zajęczy mózżek wygląda tak, że prawa ścieżka to jest na przywrócenie silnego faszyzmu, a lewa to są jakieś prodemokratyczne reformy, to oczywiście lecimy prawą ścieżynką, chociaż moglibyśmy najpierw zadbać o utrzymanie Imperium. Widzę, że tu mamy bardzo dużo rzeczy odnośnie utrzymania Imperium. Wspólne interesy. Ej, z Japończykami możemy. Sojusz włosko-japoński. Jacie. Nasza połączona flota. Pokaż, gdzie są nasze lotniskowce. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda włoski lotniskowiec. Jacie. Ale maluch. Też mi tak mówiła. Okej, nie jest źle, ale spokojnie, pogramy, przegramy jedną serię. Bo z tego, co widziałem, tak. Nie wiem, bo może są jacyś specjaliści od tego, od The New Ordera, czym grać, jak grać i jak uniwersum wygląda, bo poza tym, że wysadzono bongo kelgijskie, machnięto wielką tamę na Gibraltarze, która spowodowała, że Morze Śródziemne wyschło i Niemcy wygrali wojnę. To jest jakaś nowa Polska, ale ona nie ma drzewka, więc zakładam, że jest niegrywalna. Może jest jakaś modyfikacja nową Polskę, to sobie zagramy. Pamiętam, że mówiliście, żebym zagrał kiedyś Himlusiem, bo jest jego ścieżka dość podatna na banicję na YouTubie, więc może być śmiesznie. Oraz, że tutaj jest coś takiego jak jakieś takie, o właśnie, takie ruskie Brotherhood, które też jest dość ciekawe opcje podgrania i że to ma drzewko, więc można by kiedyś przetestować. Więc załóżmy, że ta seria Babisiego będzie taką rozgrzewkową na przyszłość, The New Orderową. Czemu to jest Polska z jakąś flagą? Aha, polska kolonia, Essa. Rozgrzewkowa. Pogramy, zobaczymy. Przy okazji spełnimy kolejny ten, obiecaną serię od Babisiego do Babisiego. I będziemy Jan Paweł II? Nie. John 23. Ty, ale może dogramy do Jana Pawła. A nie ma Polski. Olipka. Olipka nie ma Polski. Sobie przeglądałem, co my tutaj mamy i mamy mechaniczkę tego production units, allocated civilian factories, military factories. Mamy mechaniczkę prądu, co jest ciekawe, nawet fajne. Oraz dochodów finansów krajowych. To jest na dużej liczbie, w sensie nie na dużej liczbie modyfikacji, ale robi się coraz popularniejsze i ja jestem dość przeciwnikiem wprowadzania finansów, bo HOIS normalnie jest zrobiony tak, że za finanse kraju, w sensie pieniądze, de facto odpowiadają cywilniaczki. I
Tutaj jest to trochę zmienione, ale to mi się średnio podoba, no ale zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, spróbujemy może rozegrać. O, 21 Research Speeda, już mi się podoba. 21 Research Speeda na start. To są technologie piechoty, trochę przypomina zwykłe drzewko, jeżeli chodzi o ułożenie. Tu de facto nie jest wiele pozmieniane, po prostu deszki są przeciągnięte. To jest piechota, tu jest support equipment, oczywiście to jest bardziej rozbudowane. Mamy mobile infantry, czyli normalnie, o, tu są nawet pociągi wrzucone. O! Działo kolejowe, wow, ty, ale fajny ten, fajnie to pokaż 3D. Aha, zwykłe działo kolejowe, ja cię. Ale tutaj fajnie to wygląda. Takie trochę podobne wieża do włoskiego Semavonte, tego niszczyciela czołgów, mega fajnie. Tu mamy support, klasyczny support, helikopter engineersy, no dobra, prawie jak klasyczny support. Helki, jak działają helki? Drzewko pancerne stare? Tu się upgrade'uje czołgi, w sensie, czy to jest nowa mechanika upgrade'owania czołgów? Produkcja? Czołgi? We have no military factories. Czy to się edytuje? Fiat? Ta, o Jezus, to jest nowy system... Oj. Dobra, zostawiam stokowe, w sensie stokowe, tak jak gra nam dała. Nie będę tego tykał, bo jeszcze popsuję. Mamy main battle tanki, mamy... zmechy? Samochodziki, artyleria, antiery. Chyba jako zmechy ma działać, ta? Bo tak. Helki. Nie wiem, do czego mają być helki. Dobra, już wiem, do czego mają być helki. Jest helka transportowa. Jest helka transportowa, która potrafi strzelać, ale pytanie, czy nie można przesuwać żołnierzy. Pamiętacie czas, jak w Fallout 3 można było całe dywizje przerzucać z pomocą transportowek? Mamy Advanced Attack Heli, to jest zakładam, że ma robić zakasa. Mamy skautującą helkę i mamy anti-sub helkę. Myśliwce przechwytujące, fightery, closer supporty. Okej, to jest akurat spoko. Tu są multi-role combat, ale to są późniejsze, więc nic dziwnego. Heavy fightery? W sensie heavy samoloty, tactical strategic transportowe, spine planes, stealthy. Wow. Wow. Inżynieria. Okej, też klasyczna. No i przemysł. I chyba od tego przemysłu zaczniemy, bo jesteśmy dość zacofani. Także max building it stays plus 5% construction speed, jak z największą chęcią to wrzucimy. Production units to PKB ratio modifier plus 1,5. Nie wiem dokładnie, jak to ma być przeliczone, ale zrobimy. Consumer goods production factor jest plus 2%, brzmi jak plan. Mamy coś do research speeda, bo mamy, nie wiem, to mamy chyba wszystko pobadane, bo to jest research speed? Tu jest research speed. Research speed mamy akurat aktualny i tu się dwie technologie wykluczają. To jest, zakładam, coś na zasadzie rozproszenia przemysłu, a ta prawa to jest koncentracja. To zróbmy koncentrację przemysłu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, my nie posiadamy żadnej militarki na start, tak? Bo tak kminie, co się dzieje. Mamy military factory 0. My nie mamy żadnej militarki na start zbudowanej, tak? Mamy całkowicie rozbrojony kraj. My nic nie produkujemy. No tak to wygląda, bo tu musimy nowe te. Okej, chyba czaję. Dobra, i decyzje. Na szczęście z decyzji chyba na razie nic nie musimy klikać. Także myślę, że to tytułem wprowadzającego odcinka chyba styknie. Bo zajączek już się zmęczył i już ma dość. Znaczy jakby ogarniał tą modyfikację, to może. Ale bez waszej pomocy to z Heda po Babiczim to, co wspólnie wypociliśmy w Bongu Kelgijskim i na Krymie naszymi rzymskimi legionami upadnie. Tylko wy możecie uratować tą serię, także potrzebuję pomocy w komentarzach. Łapek w górę, soczysty komentarz, zapraszam na drugi kanał Znajomy Zająca, widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się, na razie, elo.